Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Bitwy Epickiej. Na taką bitwę epicką zaprasza was dzisiaj kapitan Janek 017. Kapitan płynie na pancerniku brytyjskim, jest to pancernik Conqueror. Kapitan zatapia 4 okręty, zdobywa bardzo dużą ilość odznaczeń oraz medali, robi bardzo potężny damage w wysokości 369 331. Moi drodzy, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty mamy w testach. I moi drodzy, co najważniejsze, to robię powtórki waszych przepięknych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja was serdecznie zapraszam do pooglądania tej przepięknej bitwy. No i kapitan na Conquerorze zauważa tutaj 3, a nawet 4 okręty. Poszła salwa pierwsza. Przeładowanie i czy będzie strzał do Ajoły? Na razie kapitan tutaj kombinuje i poszła salwa ze wszystkich dział. Czy zostanie teraz podpalony? Zobaczmy, bo wiadomo, że Conqueror ma to dość ładne takie dobrą bardzo tendencję do podpalania pociskami. Ruszyli obija tutaj z drugiej strony, próbuje trafić i udało się. Conqueror podpalone. Kapitan wykorzystał erkę Conquerora, ugasił. No i jedziemy dalej z tą ajołą, która tam jeszcze płonie. Zobaczcie, ma chyba 3 pożary. I prawie że zadychacza. Idą torpedy. Blisko również jest Yoshino. Niepozorny krążownik, który naprawdę potrafi uprzykrzać życie, podpalając, wysyłając torpedy. Zarazem bardzo miękkim, dobrym celem, ale tak jak mówię, naprawdę jest bardzo, bardzo okrętem zadziornym. W dobrych rękach potrafi zrobić cuda i mamy jeszcze krążownika 13 km. Czy uda się zdmuchnąć tego krążownika, wyprzedzenie i poszła salwa. Ryzykownie tam kapitan płynie. Zatrzymał się, jest podpalony, 8000. Jest również gearing. Zatrzymuje się krążownik, będzie salwa, on troszeczkę skontowany jest i teraz nie wiadomo, czy uda się tutaj trafić. No, ale idzie tutaj salwa. Ładne dość kupienie. Jest trafienie. 5000 i podpalenie. I salwa. Zobaczmy, czy teraz dostanie tutaj trafienie ładne. Jest oczywiście trafienie 5000, no 6000, no można powiedzieć nawet i 7, bo tam były takie drobniaki i również podpalone. Jest Richelieu. Jeszcze ktoś tam próbuje obijać Conquerora z boku. Nie wiem, kto tam będzie. Czyżby to Akizuki z za góry? No i Richelieu. Tak, jednak Akizuki. Akizuki jednak, zobaczcie tutaj, próbuje obijać Conqueror, jakieś torpedy i Richelieu. No Conqueror już pół HP stracił, ale jeżeli teraz się odbuduje, to te pół HP z powrotem jemu powróci. Richelieu. I znowu torpedy.
Może uda się tutaj skręcić. Tutaj Giering bardzo ładnie częstuje tymi torpedami. Czy uda się minąć te torpedy? Bardzo ładnie, udało się. Albo Giringa były torpedy, albo od Yoshino. Jest Yoshino, 15 km. Oj, teraz jeżeli by tutaj siadło... Yoshino. Kapitan oczywiście na Conquerorze udostępnił tutaj screeny, jak mam zrobionego kapitana na tym okręcie, no i samokręt. Właśnie teraz wam się tutaj wyświetla u góry ekran. I jest podpalenie. Salvador Celia, zobaczcie, kapitan ponownie włączył tutaj naprawkę i ponownie wróciło jemu HP. I jest tam trafienie, dwa podpalenia, jest Akizuki, jest Richelieu. Akizuki będzie wypływać, no może uda się klepnąć to Akizuki. Tak jest, Akizuki nie zdąży się wycofać, zobaczcie, i poszła salwa. Jest tam trafienie, jeszcze wypłynął Yoshino 11 km. Teraz nie ma tych załadowanych pocisków, ale szkoda, że to tak wyszło. Jeszcze idą torpedy. Czyje to torpedy? Zapewne od Yoshino. On tutaj bardzo broi i to lewo, to prawo i wysyła te torpedy. Jest i Des. Jest tutaj Des Moin, który jest również obijany. No może tutaj Conqueror trafić w niego. Zaraz się przekonamy. I poszła salwa. Czy będzie podpalenie? Akurat teraz pokazuje swój bok. Jest trafiony. Za 8000 nie mam podpalenia. No zobaczmy. I teraz jeszcze jedna salwa za 13 sekund. Może pokażę swój bok. Ten krążownik. On będzie tutaj obijany od Sewastopola. Od Hindenburga. I pokazuje teraz bok. I jest trafiony przez Sewastopol. No ale tak jak mówię. Akizuki. Akizuki za górą. Zobaczcie. Ma tutaj pole do ostrzału tego Conquerora. No i jest Yoshino. Jest trafienie. Yoshino za 12 tysięcy. Uszkodzone tutaj wyrzutnie torped. 14 podpaleń. Jest Akizuki, Richelieu, który naprawdę tutaj walczy bardzo dzielnie. Jest trafiony, jest podpalenie. Jest, pokazał się Yoshino, wypłynął tutaj i kapitan, korzystając z przeładowania swoich pocisków przeciwpancernych, wsadza dwie cytadele i zatapia to Yoshino. Jeszcze jest Akizuki, za 12 sekund będzie przeładowanie na pociski burząco podpalające. Akizuki. No pokaż się, wypłyń. Tutaj na razie Akizuki nie widzi tego Conquerora, że ten Conqueror jest za jego plecami. No może teraz, jednak... Uj, ucieka nam do przodu. Östergötland jest, pokazał się Östergötland. Manewrowość tego okrętu. No i teraz... Östergötland ucieka. Richelieu
Zobaczcie, ten Conqueror jest niezatapialny. Ponownie, zobaczcie, jest w stanie odbudować się prawie całe HP i jest Conqueror drużyny przeciwnej. On praktycznie ma całe HP, teraz tutaj z pocisków przeciwpancernych. No i teraz zobaczmy, kto będzie lepszy. Kto będzie lepszy, czy nasz Conqueror, czy z drużyny czerwonych. Pokazuje swój bok, 6 sekund do przeładowania i teraz ze wszystkich dział. Celuj tutaj ładnie, pokaż. Pokaż, tak jest i no, teraz powinno siąść, jest trafienie, zobaczcie, 30 tysięcy. Nasz Conqueror bardzo mocno się tutaj odbudował. I jeszcze jest Richelieu 13 km. Ależ on tutaj zadziornie walczy, zobaczcie, Sewastopol, okręt, słuchajcie, nasz. Gdzieś tam z tyłu, zamiast pomagać kolegów, no ale trudno, teraz tak się gra i czekamy na salwę. Kapitan tutaj wyczekuje, aby ten jest i dostał tutaj ładnie też w tył. Kapitan czekał, aby Conqueror pokazał się. No i Richelieu. Richelieu całą bitwę stoi w jednym miejscu i płynie troszkę do przodu, troszkę do tyłu. Troszkę do przodu, troszkę do tyłu i tak cały czas. No i teraz zobaczmy, co się będzie działo. No pokaż się teraz. No powinno siąść teraz. Jest trafienie Cytadela i 26 tysięcy. Tymczasem nasz Conqueror w tej chwili ma tylko 6 tysięcy. Jest obity za 2 sekundy, za sekundę. Jest naprawka, włącza naprawkę, zobaczcie. I w tej chwili znowu się może odbudować, no ale czy zdąży się odbudować? No już chyba nie, ale zobaczmy, poszła salwa, jest trafiony, jest zatopiony, ale już tutaj siadło Cytadele i dostał tutaj na salwę. Jeszcze jest tutaj Zitten, jak się nie mylę, jest i on, tak jest, z drużyny spoko i teraz powinien dostać i on też ładną salwę. Poszła salwa, poszło skupienie, jest trafienie, ale siadło i teraz jest zatopiony. Ależ killer tego pana Janka się tutaj zrobił, zobaczcie. No nieprawdopodobne. Zobaczcie, 334 611. Ależ tutaj pociągnął. Pięknie tam siadło tegoż krążownika. No i pozostaje Richelieu oraz Östergötland, który gdzieś tam próbuje przejąć naszego kapa. No i teraz, kto będzie lepszy? Richelieu, ten, który cały czas płynie przód, tył, jest podpalony zadychem. Miejmy nadzieję, że nie trafi w Conqueror. Conqueror nie posiada już naprawki, ma 6000 HP. Być może teraz jeszcze uda się trafić w tegoż oto Richelieu. Richelieu decyduje się do ataku, iście, i teraz jeżeli pokaże bok, może jego to zaboleć i ta salwa może też zadecydować dużo. Jest tutaj trafienie 3000, no i teraz trzeba dziobować, aby ten Richelieu miał tutaj jak najmniejsze pole do trafienia i tak jak mówi, chybił, zobaczcie, no i teraz okazuje, trzeba było troszeczkę poczekać, ale nie wiem, czy zdążyłby. Jest trafienie, jest podpalenie, 3000 i ostatnia salwa. Czy to będzie ostatnia salwa na tym okręcie? Czy Richelieu zejdzie? Jest zatopiony, jest podpalacz, jest trafienie, bardzo ładnie. No i nasz Conqueror się pali, już się ugasił. Jest o krok od Krakena. Czy zdąży zrobić jeszcze Krakena? Chyba raczej już nie. Zobaczcie, 360 685. Okazuje się Östergötland, który decyduje się na oddawanie strzału do Conquerora. Czekajmy na przeładowanie. Czy będzie Kraken? No i 800 życia. 800 życia i poszła salwa. Jest trafienie. No nie ma Krakena. Nie ma, nie ma.